Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale. No i tak jak widzicie po miniaturce, tak jak widzicie po tytule, dzisiaj otwieramy skrzynki Gen Z. Dzisiaj otwieramy skrzynki Gen Z, bo są skrzynki Gen Z na Case Dropie. Dopiero ostatnio odkryłem tą skrzynkę, więc dzisiaj będziemy ją otwierać, ale wy pamiętajcie, że dzisiaj właśnie z tej skrzynki skinek, który poleci, jest dla Ciebie widzu, ale jak chcesz go wygrać, musisz mieć łapkę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz musisz używać mojego kodu promocyjnego na stronie CaseDrop, bo z moim kodzikiem masz 14% wpłatę, możesz płacić dosłownie każdą metodą płatności, więc serdecznie wszystkich zapraszam. No a my mamy 415 zł i myślę, że to wystarczy, ponieważ dzisiaj otwieramy skrzynkę Gen Z, a mianowicie jest to skrzynka retro. Serce bije w rytmie retro, widzowie, i dzisiaj właśnie tą skrzyneczką się zajmiemy. Różowiutka, 25 zł, limitowana. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. No, znaczy, jak będzie dropić. No, jeśli chodzi o wygląd, no, przekozacko. Przekozacko to wygląda. Więc dzisiaj skrzyneczki Gen Z. Jak macie jakiś kolejny pomysł, właśnie jakiego youtubera, bądź ekipy, bądź jakiejś, nie wiem, influencera, otwierać skrzynki w taki śmieszny sposób, dajcie znać w komentarzu. My dzisiaj otwieramy skrzyneczki sposobem Gen Z. No i zaczynamy od trzech takich skrzyneczek retro. Dzisiaj właśnie tylko tą skrzynkę będziemy otwierać, więc dwie na początek będą, myślę, że w porządku. No i zobaczymy, jak będzie tutaj dropić. W pierwszych dwóch trafiamy bardzo, bardzo średnio, więc no mam nadzieję, że tak to nie będzie wyglądać do końca. Mam nadzieję, że tutaj coś dropnie. No bo jak nie, no to będzie naprawdę lipa i powiem Wam szczerze, że na razie nie wygląda to dobrze, no bo się okaże, że my tak wydajemy 5 dych, 5 dych, 5 dych, a będzie dawało 2 dychy. No okej, są 2 Desolate Spacey, 17 zł, ale to i tak jest strata. Jedna skrzynka kosztuje 25 zł, no póki co widzowie, jest bardzo źle, no i to w ogóle potwierdza tą moją tezę. No dobra, na razie otwieramy pojedynczo. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, jeśli mam być szczery. Może ten za 29? No patrzcie to. Jeszcze ani jedna skrzynka nie oddała. I to się nie robi naprawdę ciekawie. No Gen Z nie w formie, widzowie. Gen Z nie jest w formie. Póki co. Otwieramy pojedynczo. Jeszcze najgorsze jest to, że nie ma top dropów w tej skrzynce i... No ale zobaczcie, tu jest nawet 1% na kałacha, no jest to procentówka, tak jak widzicie, więc w sumie też nie ma co się dziwić, że nic nie dropi. No zobaczcie, no ale tu są 3, 1, no nie, no kurczę, tu są naprawdę procenty, 25 zł, no tutaj w końcu jest itemek na 0, ale zobaczcie, no to jest procentówka, kurde, nie widziałem, że to jest aż taka procentówka, no bo zobaczcie, tutaj jest 1, 2, 3,5, 5, 8, 8 i tak naprawdę 11% na profit. No dobra, no nie sądziłem, że ta skrzynka aż tak mocno wygląda, no ale na spokojnie, pamiętajcie, serce bije w rytmie retro, a my niestety w rytmie retro będziemy bić, będzie mi bić serce, jak wszystko zaraz przegramy, no ale dobra, no. Czasami trzeba taki odcinek nagrać, tak? O, tutaj są dwie meczki, to jest dobry drop. Chociaż ta jedna field tested. No słabo. Słabo, nie oszukujmy się, ale zaraz będziemy mieli 10 koła golda. No sprzedajemy to wszystko, no nie ma co. No i lecimy dalej z tą retro skrzyneczką. No dzisiaj otwieramy skrzyneczki Gen Z. No cóż, no otwórzmy 5. Może na 5 akurat coś poleci. 127 zł, no to już jest naprawdę cały mój budżet, widzowie. Zobaczmy, jest w końcu dobry drop. Ale 66 zł Battle Scared. No dobra, najważniejsze, że jest w końcu coś, co oddało. No takie widzicie, 100%, więc nie ma co się dziwić, że myślałem, że to jest kurde ten Empress, tak szczerze. Aquamarynka za 6 dych. No dobra, coś tu zaczyna dropić. I dzisiaj do wygrania Desolate Space, bo jest to naprawdę bardzo fajny itemek. No ale ty jak chcesz wygrać, musisz napisać hasło konkursowe. Napisz w komentarzu po prostu retro. No bo
Znaczy wiadomo, że nie same retro, tylko napisz coś i dodaj do tego retro i wtedy będzie fajnie, będziesz brał udział. Dobra, znowu otwieramy 5 tych skrzynek. Otwarłem 5 no i w końcu coś dało. Taka kostka marzenie. Taka kostka marzenie, zobaczymy co będzie tym razem. No okej, no coś tu zaczęło oddawać. Dwa razy faktory New Ateris i to jest profit. I to jest dobry profit. To jest dobry profit, widzowie. 140 zł. A płacimy ile? Za 5. 129. No myślałem, że to będzie lepszy profit, ale dobra. Coś tu zaczyna oddawać. Coś tu zaczyna oddawać. I uwaga, jest akwamarynka, jest Galil, jest ta wupka. I w końcu skrzynka retro zaczyna oddawać. Trzeba było to robić po 5. Patrzcie, co każde otwarcie jesteśmy na plus. No i lecimy dalej. Cyk, otwieramy kolejne 5. No już jesteśmy w top dropach. Przydałby się The Empress albo taki Galil. To by było coś pięknego. No tutaj niestety bardzo słabo. Tutaj bardzo słabo, ale na... Kurde, 27 groszy. Dobra, jeszcze 4. No i będziemy już na tym, myślę, kończyć. Na koniec dostajemy ten The Empress. Był bardzo blisko. No cóż, końcówka niestety bardzo słaba, ale wy pamiętajcie, widzowie, jak chcecie wygrać Desolate Space'a, musicie napisać hasło konkursowe, zostawić łapę, suba, dzwonem, komentarz. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam za oglądanie. No i na razie.